wymienię filtr powietrza. To jest szybka sprawa. Także odpalę motocykl już z nowym filtrem powietrza. Jak już wcześniej wspomniałem, będzie nam potrzebny nowy filtr powietrza. Ja kupiłem Hiflo Filtro HFA1602 w takim pakiecie, gdzie mają już olej, filtry, wszystko. Będziemy potrzebować też do odkręcenia boczku, lewego boczku imbusa 4 oraz śrubokręta z końcówką krzyżakową typu Philips 1, czyli PH1. Przy wymianie filtra powietrza najpierw musimy odkręcić boczek. To jest dosyć długa śruba, więc czeka nas trochę kręcenia. Muszę go teraz tam razem ręcznie wykręcić. Tak, żeby ją złapać. Nie jest jakaś bardzo długa, ale takiej długości. Teraz, żeby wyjąć boczek, to boczek tutaj wchodzi w taki zaczep w zbiorniku. Drugi zaczep jest tutaj w zadupku, więc musimy troszeczkę odgiąć i delikatnie w dół suwamy jednocześnie tak jakby na ukos do dołu. O. I boczek mamy ściągnięty tu, ten zaczep musiał wejść. Dobra, mamy dostępną obudowę filtra powietrza. No i są tutaj trzy śruby, w instrukcji były dwie, aż zobaczę szybko. Źle spojrzałem po prostu. To nie są śruby. Jeden wkręt mamy w tym miejscu, drugi wkręt tutaj, a trzeci wkręt tutaj. O, tamten będzie ciężko złapać, żeby nam gdzieś nie uciekł. Może nie ucieknie. O, są dosyć długie. One są tej samej długości, więc nie ma obawy, że pomieszają się. Podłożę sobie tutaj rękę, żeby w razie jak spadnie, to spadnie mi na rękę, a nie gdzieś tam w stronę silnika. O, magnes pomógł. Jest. Tak, wszystkie trzy są tej samej długości. No dobra, więc zdejmujemy obudowę filtra. Bezproblemowo, trzeba będzie to wyczyścić. Miałem rękawice założyć. No filtr widzę, że jest dosyć brudny, zaraz wam go pokażę. Mamy filtr powietrza. Zajrzyjmy do niego, do środka. No tutaj nie jest on czysty. Ja go nie wymieniałem. Ja póki co zrobiłem Hornetem 15 000 km. To jest pierwsza wymiana filtra, także myślę, że w porę. Zajrzyjmy do komory filtra. Musimy się tu troszeczkę wytrzeć. Przetrę trochę tutaj ręcznikiem papierowym komorę filtra. Lubię wąchać benzynę. Dobra, nie będę robił jakiegoś wielkiego czyszczenia. Otworzymy nowy filtr. Jak widzicie, zapakowane jest w worku foliowym. Nowiutki, elegancki filtr. Wkładamy. I pozostała ostatnia rzecz, przykręcić obudowę filtra. I cała filozofia. Jeszcze przyświecę sobie latarką, żeby zobaczyć, czy na pewno trafiłem na otwory. Przełapię go tutaj z góry. Dobra, nie będę dokręcał tego do końca, tylko troszeczkę złapałem. Tak samo zrobię z śrubą po lewej stronie. Jak widzicie, nie trzeba nawet zdejmować siedzenia, także w instrukcji nawet nie piszą o tym, żeby zdejmować siedzenie. Natomiast spotkałem się na filmikach na YouTube, pokazywali ludzie, żeby ściągać w Hornecie siedzenie, nie jest to potrzebne. I została ostatnia śruba. Pamiętamy, żeby nie przykręcać za mocno, z wyczuciem. Wyczujecie lekki opór te śruby, ale tutaj siedzą w drugim plastiku, one dosyć wkręty, przepraszam. I one siedzą dosyć mocno, dosyć sztywne są. Tu przyłapało, poczujecie lekki opór, to już wystarczy, więcej nie dokręcamy. Jeszcze
finalne sprawdzenie. Ok, jest dobrze. Zakładam boczek. Trzeba trafić tutaj w ten otwór. Ok, trafiliśmy. Drugi zaczep, ja mam niestety tutaj zaczep przy zadupku, przy ogonie mam urwany. Więc tu po prostu muszę teraz przytrzymać, bo mam nadzieję, że nie spadnie. Boczka również nie przykręcam jakoś bardzo mocno. Jak tylko lekki opór będzie, to wystarczy. Fit wymieniony, więc odpalamy korneta.